Dobra. Już poszło, także. Cześć wszystkim, z tej strony Pony i dzisiaj lecimy z drugą częścią jego flirtu, odcinka 17. Wypadałoby to dokończyć, tak, że... Ej, czy ja to muzyka? Czy... To jest dosyć flirtu, ścisz to trochę. Dziękuję. No, także dzisiaj są ze mną Black Cat. Heja! Jest Avenger. No hej. Jest Wizmut. Cześć, cześć. Jest Miko. Heja. I jest Winnie. Siemka. No, także w takim składzie dzisiaj będziemy ten odcinek przechodzić. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, to lecimy, nie? Yes. Pit. To teraz? No, musisz chyba iść tam na campus. Jak sobie być kierownikiem? To co nie było? Wizmut, dasz radę. Wizmut, ja też. A. Ale co to za przemoc? Prawie wpadłam na kierownika administracyjnego, który stał na samym środku przejścia. No i musisz... Przepraszam pana, po prostu muszę się pośpieszyć, aby... Ależ ja też muszę się pośpieszyć. W dzisiejszych czasach nikt już... W dzisiejszych czasach nikt już nikogo nie szanuje. Zerknęłam na plakat, który przyklejał na drzwi akademika. To chyba, nie wiem, kto to czytał. O tym kierownik. Może Wizmut, bo on przyklejał. No. Proszę złożyć pracę magisterską między 11 a 16 w amfiteatrze numer 1 na Wydziale Sztuki. Prace złożone po czasie nie zostaną przyjęte. Zauważył, że czytałam ogłoszenie. Lepiej, żebyś tego nie przegapiła. Nie będzie drugiej szansy. Poza tym to ja je odbieram, więc upewnię się, że o 16 drzwi zostaną zamknięte. Jaki wesoły. O 16 i ani sekundy później. Znaczy z nim to mogę być pana ministra. Czyli... Właśnie się zastanawiam tutaj. To pierwsza jest. W sensie... Nie chodzi o mi, żeby wybrać pierwszy, tylko... Boże, sorry! Powiedziałeś to pierwszy! Nawet nie dałaś mi przeczytać, nie? A można to jakoś cofnąć? Nie. Następnym razem poczekaj, aż powiem, którą opcję, okej? Okay? Jakby, wiesz... Zrozumiałam to pierwsze, że pierwsza opcja, ale dobra, że przeczytasz, okej, okay, okej, okay, okej, okay, już będę wiedziała, sorki, przepraszam. Jeśli nie będziemy mieli z nim na miejscu, coś. To pana bawi pogrywać sobie z cudzą przyszłością? To okrutne. No i tak się chyba rzadko pojawia, nie? Nie! Bo coś tam było, że 16.1 i w ogóle... No. Jeżeli nie są w stanie przyjść na czas, na spotkanie dotyczące ich życia, to nie wróży im świetlanej przyszłości. To eliminuje tych, którzy nie traktują tego poważnie. Zgnałam do złości, przechodząc przez... Za świetny pomysł spotykać go dzisiaj na swojej drodze. Dzisiaj rano naprawdę miałam potrzebę zwiększyć swój stres. Na dzieci, nie? Tam. No, też miałam. I tu nie wiem. Nie tu. O jest. O nie, 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 nie.
to na 3-4 każdy czyta jedną. Tak. Dobra, którą? Ja czytam pierwszą, lewa góra. Ja prawa góra. Lewy dolny. Jeszcze ktoś, obojętnie kto. Lewy. Prawy dolny. To ja przeczytam. No. No. 3-4. Dlaczego nie zrobiłam tego? Dlaczego tego nie zrobiła? Jezu, wyszło cudnie. Ach, te przez teraz muszę przeciszyć trochę. Wyszło cudnie, nie? Co prawda trochę ścięło, ale dobra. To niemożliwe, to nie jest odpowiedni dzień. Litości, dlaczego to się nade mną znęca? Są dzikie tłumy, będę czekać co najmniej 3 godziny. A jeżeli po tych 3 godzinach nie będzie już duszu, muszę znaleźć inny sposób. Drugiej biorąc w stronę swojej pracy przed 16. Czyli co? Wychodzimy z biblioteki i dzwonimy do kogoś z prośbą o pomoc. Pomyśl. Może mogłabym do kogoś zadzwonić po ratunek? I czekaj, nie wybieraj nic, póki się nie powiem. Okej. Aha, w sensie... jest niby, że A właśnie to jest Rosa i Leo i to jest, mają u siebie drukarkę do typu Castiel. Tylko nie wiem, czy coś to zmienia. Nie. Bo nic nie widzę, żeby to zmieniało. Dawaj, D. W sensie i tak ta osoba... drukarka na siłowni. W sensie i tak ta osoba nam nie pomoże, także będziemy musieli kontrolować, także chyba to nie ma wyboru. Zrób wyliczankę. Które byście wzięli? Mi to tam... Ja bym wzięła A, bo jest najbardziej sensowna. Czekaj, Rosa i Leo mają drukarkę w butiku. Możliwe. Castiel drukarkę może plakaty drukować, nie wiem. Znaczy tam druga ulotki Krowstor. A kto gra Castiela? Bizmut. A? Bizmut Granata. O! Stary go odpisał, czekaj. Ha, węker, ty śmieszku. Co? No nie jest to ten, zdjęcie. Sobie taki nie postawiłeś na to co? Dali coś powiedział? Coś? Czekaj, pisze do mnie. Sprawdzę, czy jeszcze coś daje ten wybór, ale chyba nie. Okej, rozmowy z Priją, to jest najważniejsze. Dobra, nie może, bo gardło mu wysiada przez chorobę. To nie mógł wcześniej powiedzieć. Go pytaj. O, jeszcze coś pisze. Źle się czuję. Okej, więc średnio. Dobra, czyli chyba nie ma do wyboru. To chyba Rosa, nie? Leo, bo jest najbardziej sensowna. Może być. Rosa i Leo. Może mają u siebie drukarkę albo w bytiku. Maszy. Dobra, Rosa. Micho, nie? Halo? Rosa, mam problem z magisterką. Proszę, powiedz, że masz u siebie drukarkę. O, nie, nie mam. Przykro mi. Ale poszłam skorzystać z drukarki w sobotę w bibliotece uniwersyteckiej. Wszystko bardzo dobrze działało. Ja też tak zrobiłam, ale... Brakuje mi jednej strony, a dzisiaj rano nie da się dostać do drukarki. Jest zbyt wiele osób. Kurczę, przykro mi. Nie wiem, jak ci pomóc. Leo też nie ma drukarki w butiku. Cholera. Zaczynam panikować. Jest jeszcze wcześnie. Masz cały dzień, uda ci się. Popytam dookoła siebie. Zadzwonię do ciebie, jeżeli coś wymyślę. Dziękuję, Rosa. Jesteś kochana. Zadzwoniłam do wszystkich osób spoza uczelni, które mogłyby mieć drukarkę, ale nic to nie dało. Ruszałam się też po okolicznych punktach Xero, ale wszystkie były zamknięte w poniedziałek. Oprócz jednego, który znajdował się 45 minut z autobusem od uczelni. To zbyt ryzykowne. Jeżeli pojawi się problem z rozkładem, to się spóźnię.
tylko jedna strona. Przepisz ją. Nie było. Student z pierwszego roku podskoczył, gdy przechodzi... Jezu, jeszcze raz. Student z pierwszego roku podskoczył, gdy przechodził koło mnie w tej samej chwili. Nie mam wyboru. Muszę przeczytać szkołę na wskroś. W końcu znajdę kogoś, kto będzie miał dla mnie rozwiązanie. Może przecież ten... przepis... No to... No nie może przepisać. Pracę magisterską do oddania jak? No to najpierw idziemy do sali wypoczynkowej. Musimy kontrolować poszukiwania drukarki. A gdzie jest sala wypoczynkowa? Wejdziesz w wydział sztuki. Na kolorystyka jest tej sali. Stół bilardowy był zajęty. Wszyscy śmiali się i beztrosko rozmawiali. Pewne, że nie... Co to było? To pewne, że nie przeżywamy takiego samego dnia. Musiałam rozdzielić parę, która całowała się z Jężyszkiem, aby dostać się do biurka, na którym stało coś na kształt drukarki. Przepraszam? A to w kumak zrobię. To faks. Przynajmniej tak mi się wydawało. Ale to tylko stary faks. Miałem rację. William walnęłam 5 w stół. Ktoś zrobi za mnie, bo ja wolę nie. Czekaj. Tak mocno czy słabo? Jak no, z furią. Rozwalił mu się monitor przy okazji. Nie monitor, to tylko kawce podskoczył. Z furią walnęłam 5 w stół. Nie, najwyraźniej niczego tutaj nie znajdę. A z pięścią, czekaj, bo ja splaskaczę, to czekaj, muszę sprawić. Co? Go. Go. Potem musisz iść do pokoju sali. Czyli wydział sztuk. Wychodzisz. O Boże. Dziedzinie. No. Akademik? Myśl gdzie, no. Gdzie może być pokój? Co ma wiedzieć? Może ma swój pokój wynajmowany. Nie. Szani, przepraszam, że ci przeszkadzam. Nie masz drukarki? Wszystko gra? Wiesz, gdzie mogłabym wydrukować swoją pracę magisterską? Poszłam do biblioteki, ale nie da się dostać do drukarek. Ja... O nie! Coś jest nie tak z twoją pracą? Tuż się rozmazał? Brakuje jednej strony! Gdyby się wydzierać. Próbowałaś zadzwonić do wszystkich? W drukarni mieście, tak, próbowałam. Ej, co się stało? Lolo? Ja nic nie kliknęłam, miałam kursor tu. No nie dysko. Coś tam było, szukaj dalej i w ogóle, ale... To szukaj dalej! No, poszła szukać dalej. No, wracamy teraz do korytarza. Okej, to było dziwne. Takuj Fiona i Morgana. Hop, w szoku. A to jest niżej jest jakoś? Tak, niżej, no. To ktoś musi Fiona, ktoś musi Morgana. Co chce? Może Vini? Bo Vini nie grał jeszcze. Nie grałem już Morgana, więc... Vini możesz, nie? Pony? Wszystko gra? Nie, nic nie gra. Muszę wydrukować jedną stronę do mojej pracy magisterskiej i nie mogę znaleźć miejsca, gdzie mogłabym to zrobić. Ale się muzyka wyłączy. Aha, domyślam się, że w bibliotece Jeszcze raz. Aha, domyślam się, że w bibliotece szaleją tłumy. Dokładnie. Jakimś cudem Hyun albo ty nie macie w pokoju drukarki? Niestety nie. Bo będę musiał odpuścić i ustawić się w kolejce w biurze. Nie mam wyboru. Odwagi. Jestem pewien, że założyli zbyt wielu studentów. Czeka. Co? Te pauzy. Zauważy. A, że. Okej.
Odwagi. Jestem pewien, że zauważyli, że zbyt wielu studentów czeka, aby wydrukować swoje prace. Zgodzą się przyjąć pracę w terminie. Po terminie. Fakt. Prawda, jeszcze raz to ostatnie zdanie. Zgodzą się przyjąć pracę po terminie. Mam nadzieję, że masz rację. Znaczy pewnie i tak tego nie będę montować, tylko wrzucę na surowo, bo... Przykro mi, że nie mogę ci pomóc. Nie martw się. Dziękuję. Znając Francuzów, to zrobią tak, że nie przyjmą. No to teraz musisz iść do biblioteki. Nie, dalej jest pełno osób. Jeszcze więcej niż przedtem. Wcześniej. O, ładnie. Teraz ledwo co mogłam się dostać do wejścia. To co, wychodzimy? Gotowało się we mnie. Kolejka do wejścia do biblioteki rozciągała się teraz na zewnątrz budynku. Pozdrawiam, Estery. Jeżeli nie wpadnę na żaden genialny pomysł, to pozostaje mi czekać... To jeszcze raz. Jeżeli nie wpadnę na żaden genialny pomysł, to pozostaje mi tylko czekać w kolejce. Postałam trochę bez większych nadziei. Jakiś czas temu minęła pora obiadu, ale stres tak bardzo mnie torturował, że i tak nie mogłam niczego przełknąć. Pani przyszła do mnie dołączyć. Znalazła dla mnie rozwiązania. Powiedziałam, ja bym tutaj została, podczas gdy ona spróbuje znaleźć jakiś sposób na wydrukowanie tej strony. Kolejka ledwo co się ruszyła. To niemożliwe. Na pewno jest jakieś miejsce, do którego jeszcze nie poszłam. Boże, ile ona może gadać? To szalone, przecież nie zawalę wszystkiego z powodu jednej strony. Najwyżej oddam magisterskę w jej aktualnym stanie i jutro doniosę brakującą stronę. Poni, zastanów się. Zastanów. Użyj mózgu. I musisz iść do przychodni. O, Rafael. Któryś z panów. Banker chyba nie czeka. No nie. Weź takim wyższym głosem może, weź żeby się. Był inny od Ryana. No. Dobra, głos pedału. Nie! Nie, troszkę po prostu innym od Ryana, nie? Spróbuj może. Ryan na haju. Ja, o, dobra. Co jest, jak ucięło? Hej! Dobry, dzień dobry. O, dobry dzień. Po rosyjsku pogadamy. O, dzień dobry, Rafaelu. Przepraszam, że panu przeszkadzam. Ja... Tam raz trafiliśmy chyba w ósmy. Nigdy mi nie przeszkadzasz, pani. Jestem tutaj, aby przyjąć wszystkich, którzy są w potrzebie. Pamięta pan moje imię? Niestety tak. Rafael, no tak. Ten uśmiech. Niestety tak! Jezu, jaki pokłos. Nigdy nie zapominam najsympatyczniejszych, Japi. Nigdy nie zapominam najsympatyczniejszych pacjentów. Wiesz, możesz mi mówić na ty. Wszystko gra. Wyglądasz na zaniepokojoną. Przychodzę bez większych nadziei, ale szukam drukarki. O, możesz skorzystać z mojej. Odchylił się i wskazał palcem na przedmiot moich kilkugodzinnych poszukiwań. Mój Boże, nie wierzę! Szukam drukarki od samego rana! To obowiązkowe. Drukujemy zwolnienia lekarskie i inne rzeczy. Usiądź przy moim... Rafaelu, ratuje mi pan życie, dziękuję. Jestem lekarzem, od tego jestem. Myślałem, że zrobiłem aż tak dużo, ale cieszę się. I proszę, mów mi na ty. Siadam na krześle psiego biurku. Rafael na WSA. Cholera, już 15:54. Zostało mi tylko 6 minut, aby wydrukować tę przeklętą stronę. I potem Naruto do tego. Do oddziału, nie? Run, boy, run. Go fast. Ej, nie, bo będą prawa autorskie. Nagle pomyślałam o tym, że nigdy nie zdążę jej spiąć. Zaczynałam coraz bardziej panikować. Podłączyłam pendrive'a i od razu rozpoczęłam drukowanie. Nagle całość się wydrukowała.
Nie, komputer jest strasznie wolny, a drukowanie zajmuje całą wieczność. Rola powoli zaczyna się pojawiać. Miałam wrażenie, że czekałam całe wieki. Nie wierzę, nie wierzę! Los się nade mną zdęca. Zobacz na tego komputer. Zobacz, jaki stary. Rimuj, nie? Może mogłabym pójść do amfiteatru i uprzedzić o moim spóźnieniu. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Tylko, że Rafael jest teraz zajęty. Nie mogę zostawić drukarki bez nadzoru. Chani! Mogę prosić Chani! Jest taki pogłos. Wysłałam jej wiadomość, aby spróbowała uprzedzić kierownika administracyjnego. Cholera, musiało trafić na mnie. Nigdy się nie zgodzi. Drukarka dalej pracowała. Była 15:58. Będę musiała ją oddać niezbindowaną. Chyba taką niezłożoną, nie? Mhm. Mój Boże. Pomyślałam o wszystkich historiach, które słyszałam. Jedna dziewczyna z mojego kierunku oddała swoją pracę z tygodniowym opóźnieniem i jej obrona została anulowana. Nie, nie ma mowy, aby teraz wszystko przypadło. Nie dostałam odpowiedzi od Szani. Była już 16. 16H. Udało się. Wdrukowałam ją. Nie mam wyboru. Muszę to oddać w takiej formie. Wszystko gra? Tak, wdrukowałam brakującą stronę. Ale nie mam czasu zbindować pracy. Nie mam wyboru. Muszę już iść. No przecież to dzisiaj musicie złożyć prace magisterskie. Jezu. Jestem pewien, że wszystko się ułoży. Poczekaj, mam coś dla ciebie. Wyjął duży plastikowy klips. Zawsze tego używam przy swoich dokumentach. To mniej solidne niż spirale, ale powinno się nadać. O, dziękuję! Nie wiem, jak to powiedzieć. Dziękuję, Rafaelu. Biorę to. Nie będę się drzeć. Dlaczego? Trzeba dać realia. Proszę, leć już. Dziękuję, dziękuję. Mówię, Rafael na WS-a, nie? To run, boy, run. Idzie. Na wydział, nie? Drzwi do amfiteatru były otwarte. Pobiegłam jak szalona w ich kierunku. Drzwiami nie było żadnego stręta. Dosyć niepokojące. Powinna tu stać kolejka. Nie, 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 nie! Proszę poczekaj! Ej, Kać! Tak co? Starszym głosem. Chyba nikt nie chce. Ale ktoś no, panów... no to ja mogę. No. Dzień dobry! Możemy ci w czymś pomóc? Proszę, chciałam tylko złożyć moją pracę magisterką. Magisterską, kurde. Przepraszam za spóźnienie, naprawdę bardzo mi przykro. Miałam problemy techniczne. Miałam problem techniczny przy drukowaniu. Ciężko pracowałam nad tą pracą i nie mogę się zgodzić, aby została odrzucona. Dobrze, połóż ją na biurku. Mogę? Skoro tak mówi... Na pewno nie dam się dłużej prosić. Myślałam, że ostateczna godzina złożenia prac była o... 16, tak. Nie doszło do... Nie. Doszło do nieporozumienia i Patryk umieścił złą godzinę na ogłoszenie. Tak, nieporozumienie. Zostały już zdjęte. Macie czas do 20, a nawet dłużej. Planuję pracować dzisiaj do późnego wieczoru, więc z pewnością zostanę w amfiteatrze. To po co się tak martwiłam tą pracą? Dzięki temu niektórzy zestresowani spóźnialscy będą mieli więcej czasu. To
To znaczy, że mam czas, aby ją porządnie zbindować? Biegam od samego rana, ale... Tak, pójdź ją zbindować. Będzie solidniejsza. Proszę, nie martw. Proszę się nie martwić. Będziemy czekać. Dziękuję. Dziękuję panu. Kto jest taki powód? Masz mi słuch. Dobrze, stary. Nie wiem. Proszę. Miałam ochotę skakać z radości i objąć pana Lebart, ale miałam jeszcze na tyle rozumu w głowie, aby zdać sobie sprawę, że to nie był dobry pomysł. Jakby to był Ryan, o Jezu. Dziękuję panu. Zaraz wracam. Szybkie zadło. Spoko. Takim głosem. Spoko. Wróciłam do biblioteki, aby zająć miejsce w kolejce. Na szczęście było więcej bindownic niż drukarek. W ciągu godziny takie byłam... do spinania. W ciągu godziny byłam z powrotem w amfiteatrze i tym razem zużyłam kompletną i zbindowaną pracę. Wyjdź stąd. Właśnie takie... Nie wierzę, oddałam pracę magisterską. Magisterską, Jezu. To koniec długich, wykańczających weekendów. Wiecie, spotkać z Pryją. Wszystkie wieczory spędzone na pisaniu, zastanawianiu się, poprawianiu i byciu wiecznie nieusatysfakcjonowaną. Koniec z tym! Muszę zadzwonić do Pryi, aby ją uprzedzić. Avenger. Efekty specjalne. Poszliwa. Nie wierzę, jesteśmy połączone. Uśmiech. A nie, to... Halo? Amber? Która chce? Amber? Mogę czytać. Kto ma taki zdzierowaty głos? To ja mam czytać, czy Black chce czytać? Nie, możesz czytać, możesz czytać. Tak, przepraszam, że ci przeszkadzam. Wszystko gra? Tak, tak. A u ciebie? Powiedz, złożyłaś dzisiaj pracę magisterską, tak? Tak. Dosłownie przed chwilą. Aha, ja organizuję dzisiaj wieczorem zebranie. Zebranie? Tak, u Castiela. O kim powiedziała jej o naszym pomyśle? Mam plan, jak znaleźć Nataniela i potrzebuję pomocy wszystkich. Powiedział, że nie powinnam mieszać w to policji, ale nic nie mówił o swoich przyjaciołach. Zanim cokolwiek powiesz, chciałam ci powiedzieć, że czekałam, aż minie data złożenia magisterek, aby z wami o tym porozmawiać. Ale nie mogę dłużej czekać. Im więcej czasu upływa, tym bardziej mam wrażenie, że się ode mnie oddala. Nie mogę tak żyć, nie mogę niczego nie zrobić. On pewnie już jest na Karaibach i w ogóle, nie? Spoko. Nie, właśnie miałam powiedzieć, że to dobry pomysł. W każdym razie rozmawianie o tym to dobry pomysł. Myślane. To lepsze niż działanie same i podejmowanie desperackich aktów, aby go odnaleźć. Dobrze, że to proponujesz. Języku. Dziękuję pani, dziękuję. Ja nie wiedziałam, czego się spodziewać. Więc skontaktowałam się z Castielem i jego mieszkanie wydaje się najpewniejszym miejscem, aby o tym porozmawiać. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zorganizowali to w Snake Roomie. Zaprosiłam tylko tych, którzy dobrze znają Nataniela. Castiel się zgodził? Tak, od razu się zgodził. Okej. Ale jestem wolna dopiero o 22. Okej. Widzimy się na miejscu? Tak. Muszę już iść. Na razie. Na razie, Amber. Ma rację, że chce działać. Kontakt z nami to dobre rozwiązanie. Bo ogólnie w skrócie Nataniel se tam gdzieś wyjechał, bo jechał przed policją chyba. Ja też się o niego martwię. Ale nie wiem, co więcej mogłabym zrobić.
Mam dużo czasu, żeby się przygotować, skoro widzimy się dopiero o 22. No, masz, nie? Wróć do pokoju. A więc, czy udało ci się złożyć pracę magisterską? Ja szukałam szybszego sposobu, aby wydrukować tę stronę, ale wygląda na to, że nikt nie posiada drukarki w tym cholernym mieście. Cholernym mieście? Pierwszy raz słyszę, gdy... Ach, jeszcze raz. Cholernym mieście? Pierwszy raz słyszę, gdy się tak wyrażasz. Wyglądasz na odprężoną. Oddałaś swoją pracę? Tak! Jej! Przestraszyłaś! Jest! Trochę bola. Jej, przestraszyłaś mnie! Czani mnie przytuliła. Udało nam się! Tak, ale została jeszcze obrona. To pestka! Skoro tak mówisz... Nagle zdałam sobie sprawę, że obok niej stała jej walizka. Wyjeżdżasz? Spędzę trochę czasu z rodziną. Uczcimy złożenie pracy magisterskiej. Super. Może ja też powinnam zadzwonić do rodziców i uprzedzić? Zobaczymy się za kilka dni, jak wrócę. Tak. Udanego tygodnia! Dziękuję, tobie też, cza. Ten skrót. Cza. Przytuliłyśmy się ostatni raz na pożegnanie. Wytrzymałam jej drzwi w holu, aby mogła wyjść ze swoją walizką. I tu, słuchaj, bo tu będzie ważny wybór, bo to będzie strój do wyboru. Okej, okay, ale wchodzę do pokoju. Tak, no tak. Już wróżka była i przegapiliśmy, więc. Położyliśmy swoje rzeczy na biurku. Położyłam swoje rzeczy na biurku. Na węker. Pasz Iwona. To mama. Rokat może być, nie? Może być. Halo, mama? Udało się? Złożyłaś pracę magisterską? Fiu, tak, oddałam ją. Podekscytowana. To jeszcze. Dobra, o, już. W tym płaszczu pod spodem. Możesz jeszcze raz? Tak. Brawo, kochanie! Dziękuję. W ogóle jaka podekscytowana. 5 lat i ci się udało, brawo! Tak. Zbliżam się do celu. Ale to jeszcze nie koniec. Dobrze, dzwonię też, aby ci powiedzieć, że zastanawialiśmy się z ojcem i przyjedziemy po twojej obronie, jeżeli ci to pasuje. Okej, nie ma problemu. Powiedziałaś mi to już ostatnim razem, gdy rozmawiałyśmy przez telefon. Nie mogę się doczekać, gdy się spotkamy. Tak, tylko że tym razem wzięliśmy urlop, więc i tak przyjechalibyśmy, nawet gdybyś odmówiła. Dobrze. Przygotuj się na szalony weekend i mam nadzieję, że przemyślałaś to, że naprawdę chcielibyśmy poznać twojego chłopaka. Nie wierzę, zaczyna się trochę za bardzo nalegać. Po prostu chcemy być z tobą blisko, Pony. I to dla nas najważniejsze, aby go spotkać. Ważne. I to dla nas ważne, aby go spotkać. Nie no, ale dlaczego jesteście tak pewni, że dzielę z kimś życie? Nie wiedzą wszystko. Znam cię. I mogę nawet z pewnością powiedzieć, że ta osoba siedziała ci już w głowie, gdy przyjechaliśmy cię odwiedzić ostatnim razem. Nawet gdyby to była prawda, dlaczego myślicie, że jestem na etapie, aby przedstawiać go swoim rodzicom?
Kochanie, po studiach jeszcze bardziej oddalimy się od swoich rodziców. Nie, jeszcze raz, oddalamy. Kochanie, po studiach jeszcze bardziej oddalamy się od swoich rodziców. To moment całkowitej niezależności. Ja zapuść brodę. I nie obchodzi mnie, czy to świeża sprawa. Chcę po prostu być pewna, że masz się dobrze, zanim całkowicie cię stracę. Ależ mamo, nigdy mnie nie stracisz. Dalej będę do ciebie dzwonić. To niczego między nami nie zmieni. Ciekawe, ile jej rodzice mają. Tak, tak się mówi. Mamo, przestań. Dalej będziemy do siebie dzwonić. Nawet jeżeli będę daleko, to absolutnie niczego nie zmieni. Zobaczysz. O. Dobrze, przestaję naciskać, ale pomyśl o tym. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę. Ja też. Jesteśmy w kontakcie. Tak, do zobaczenia. Rozłączyłyśmy się. Nie wiem, co mi odbiło z tym chłopakiem, ale to zaczyna się robić niepokojące. Nerwowo się zaśmiałam, gdy wymówiłam w głowie słowo chłopak. Bardzo nerwowo. Nerwowo. Muszę zadzwonić do Prii. Nawet nie wiem, czy udało jej się oddać prasę na czas. Wybrałam jej numer. Hej, wszystko gra? Tak, w końcu pozbyłam się tych 50 stron na temat żeńskich postaci w sztuce współczesnej. Yes! Gratulacje! Ja też mam to z głowy. Świetnie. Masz czas? Bo właśnie wracam. Mogłybyśmy się zobaczyć, jeśli chcesz. O, mam coś w planach, ale dopiero późnym wieczorem. Więc tak, możemy się spotkać wcześniej. Super. W takim razie do zobaczenia. Przygotuję się i spotkamy się w twoim pokoju? Spotkamy się. Mi pasuje. Rozłączyłam się i poszłam w kierunku łazienki. Po tym zabieganym dniu potrzebuję wziąć prysznic i założyć świeże ubrania. Zobaczymy, co mogłabym założyć. I tu jest... będzie C. Lubię te bladoróżowe spodnie z wysokim stanem, chociaż... będzie z Prią. I teraz to jest... czekaj, bladoróżowe spodnie niby to. A... czekaj, u mnie one są beżowe. Czekaj. No drugie są ewidentnie granatowe, nie? Ale... ale wiesz, jak to bywa... tak, 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 tak. I mówu. Okay. Gdzie przypał jak się. A tu. Ale gdzie są? Jezu, to być. Priya jest ta jasna, no? To co masz? I ta czapa. Weź ją zdejmij, błagam cię. Ej, ja nie wiem jak. Musisz wejść w mój pokój i tam byś miała szafę. No, ale pasuje kolorystycznie. Kolorystycznie? No, jak dwa razy klikniesz, nie? Możesz też... Dawaj, Dubana, dawaj, dawaj. Nie, proszę. Albo tego kat coś tam, no, nie, proszę, to tam po prawej. W sensie, jak klikniesz na te strzałeczki, co masz? Jak to z menu? Co? Na strzałeczki jak klikniesz, tam na dole pod postacią, nie? No tu. No. Wy widzicie to, czy nie? Nie. Ale tam powinnaś, w sensie zdejmij to wody, to czarne moje, nie? Tam już miała iksik, nie? A, tu. No, o to. Tak? Widzicie? Tak, też. Ten strój kąpielowy zdejmij. Właśnie nie ma iksika, zobacz. Do tego jedynego nie ma. No to musisz zdjąć tak. Zrób iksik tu duży. Na postaci to body czarne musi. Nie to! Co ty zrobiłaś? Zmieniłam body, bo...
chyba ona nie może być bez bielizny, dlatego nie mogłam i ksika zrobić. A. Czemu ona ma bieliznę na stroju? Co jest? No bo się zbugowała. To teraz musisz zrobić te strzałeczki, zrób. Bieliznę na sam dół daj. A. Żeby nie zajmować. Jeszcze. Bielizna na sam dół idzie. O. Ślicznie. I teraz o co chodzi? Ogarnianie słodkiego flirtu. No i wracaj do ciebie. I no. Tu. No. Si. Żeby to jakoś wyglądało. A muzyka prosiła. Uwielbiam ten strój. Powinnam go częściej zakładać. A musiałeś za niego zapłacić. A był w szafie. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Priję w lżejszym kontekście niż ostatnim razem. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy... jeszcze raz. Naprawdę nie mogę się doczekać, obie będziemy miały więcej czasu. Jestem gotowa, pewnie na mnie czeka. I gdzie? Czekaj. Zaraz ci powiem. Idziemy do jej pokoju, czyli się czekasz. Ojej. Ty na szczęście nie masz prawa zachodzenia. No, tam. Ja bym już miała pochylki. Hej! Priya rzuciła się na mnie, gdy tylko przekroczyłam próg. Zawiesiła papierowy baner, na którym napisała gratulacje. Jaskrawo-różowym kolorem. Języka podestowana. O, to urocze. Ale to jeszcze nie koniec egzaminów. Trzeba się cieszyć każdym małym zwycięstwem. To prawda. Gratulacje dla nas. Ja pocałowała mnie w nos i ja ją też pocałowałam w odpowiedzi. Pogłyśmy na łóżku. Na jej łóżku. Nie ma twojej współlokatorki? Nigdy jej nie ma. Tak, musi być gdzieś w pobliżu. Że tu jestem, bym rykła, nie? Ale nie klikaj tego. Okej. Wait. Dalszy dialog to będzie... Dobra. To nie problem, że tu jestem? Będzie dalszy dialog. To nigdy nie jest problemem, że tu jesteś. Nawet bym chciała, żebyś częściej tutaj bywała. A to minus 5, to nie, nie klikam. B jest minus 5. A. Słuchaj. Właśnie mi przyciszyło ciebie. Ale jej to nie przeszkadza. Nie. To tak, jakby ona przychodziła ze swoim chłopakiem. Nie sądzę, aby to był problem. Uważam, że to urocze, gdy obawiasz się, że będziesz przeszkadzać, ale... Dla przeciętnego człowieka, a przynajmniej na naszej uczelni, dziewczyna, która chodzi z dziewczyną, nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie to co w Polsce. Tak. Jeżeli nie nakryje nas, jak uprawiamy dziki seks w jej... O Jezu, muszę się powtórzyć. Jeżeli nie nakryje... Jeżeli nie nakryje nas, jak uprawiamy dziki seks w jej łóżku, to raczej nie ma problemu. I próbuj się nie śmiać w takim momencie, nie? Całe szczęście, że nie wyszedł tutaj podczas naszego ostatniego wspólnego weekendu, gdzie był szybki numerek. Nie byłyśmy w jej łóżku? Co to jest za argument? No nie. Na swoim biurku, na twoim łóżku, na podłodze i na krześle, jeżeli dobrze pamiętam. Co? A ja nie pamiętam. To się działo tylko na łóżku, halo. Micho, o czym nie pamiętam? Ja to muszę powtórzyć, nie. No, nawet nie dokończyłam, nie dałaś mi dokończyć. A, myślałam, że tylko, bo tam było nie na łóżku. Tylko nie na łóżku. A to przeczytasz. Przeczytasz sobie z live'a i dograsz najwyżej. To był uroczy weekend. Boże.
złożyłam dłoń na jej karku, aby ją do siebie wciągnąć. Tak. Kiedy to powtórzymy? Proszę. Jeżeli dalej będziesz tak na mnie patrzeć, to bardzo niedługo. Cowałyśmy się. Przyjechałam językiem po jej dolnej wardy. Miał opisy, nie? I grasz z ogniem. Czy gryzam jej wargę? Odsunęła się z uśmiechem. Muszę cię zatrzymać, Dynio. W przeciwnym razie nie wiem, czy będę w stanie się kontrolować. Ona daje mi nazwę Dynio, naprawdę. I jestem pewna, że to nie takiej sytuacji chciałabyś poznać moją... Co? Kto układał te dialogi? No to powinno, że nie w takiej. Kurwa, ja mi tego przeczytam. Jestem pewna, że nie w takiej sytuacji chciałabyś poznać Dobrze. Moją... I jestem pewna, że to nie w takiej sytuacji chciałabyś poznać moją współlokatorkę. Na łóżku, na krześle, na podłodze. To mogłoby popsuć nastrój. Znalazłeś doskonałe słowo. Dynia, to od razu studzi mój zapał. Wszystko zepsuje. Dobrze wiedzieć. Siedłyśmy z powrotem na łóżku. Zbawiałem się. Mówiłaś przez telefon, że dzisiaj wieczorem masz coś w planach. Tak. Rozmawiałam z Amber. Organizuję... Zebranie, aby porozmawiać o Natanielu. Wiem o tym. Nie, zaproponowała mi, ale odmówiłam. Dlaczego? Ten pomysł wprawia mnie w zakłopotanie. Uważasz, że nie powinniśmy tego robić? Tak, to dobry pomysł, ale będąc szczera... Dokładnie tak uważam, nie powinniście tego robić. Wolę nie angażować się w to, co dotyczy Nataniela, biorąc pod uwagę wybór mojej kariery. A biorąc pod uwagę moją ostatnią przygodę, prawie zakazano mi podejścia do egzaminu. Wydaje mi się, że najadłam się już takiego strachu na całe życie. O, tak, rozumiem. Przykro mi, wiem, że nie robicie nic złego ani niezgodnego z prawem, ale lepiej będzie, jeżeli ja będę się trzymać z boku. Okej, rozumiem. Rozmawiałyśmy przez chwilę o Amber i o środkach, dzięki którym moglibyśmy spróbować go odnaleźć. A? Priya uważa, że nie powinniśmy go szukać na własną rękę. Poradziła mi, żebyśmy skontaktowali się z policją. Posiada dobre argumenty, ale jednocześnie nie mogę ignorować rozpaczy Amber. W końcu twoja współlokatorka nie wróciła. Ciekawe dlaczego. Może jej tu nie ma. A może dlatego, że Bimów nie chciał rysować kolejnej postaci. Może dlatego. No. Tak, może poszła się spotkać z rodziną. Wiem, że mieszkają niedaleko uczelni. Skoro mówimy o rodzinie, znowu rozmawiałam z mamą przez telefon. Za każdym razem, gdy rozmawiamy, mówi mi, że chciałaby poznać mojego, cytuję, chłopaka. Polecam tą playlistę, polecam. Już mnie słychać. Kto może powtórzyć? Możesz mnie nazywać Priyo, jeśli chcesz. Jest. Będzie... A, bo... Racja. Dobrze to przemyślałam i... Tak, przedstawię cię jako moją dziewczynę. Co? Tak, nalegają, więc dam im to, czego chcą. Ale nawet bez tego już się zastanowiłam i jestem gotowa. Chwileczkę, ale jesteś pewna? Ty jesteś pewna siebie? Kiedy? Stam, aby dołączyć do Priyi przy jej biurku. Zapałam ją za rękę. Co o tym myślisz?
nie wiem, co powiedzieć. To byłby pierwszy raz, gdy spotykam rodziców. W końcu można by powiedzieć, że jestem bardziej gotowa od ciebie. Kiedy przyjeżdżają? Muszę sobie kupić nowy strój. Pójdę do fryzjera i będziemy z nimi jeść? Muszę przynieść prezent? Wszystko będzie dobrze. Uspokój się. O. Proszę. To tak zapała za takie. Uspokój się, kobieto! Wszystko będzie dobrze. Proszę. No, dobra, możesz zamknąć. Mamy czas, aby to obgadać. Przyjadę dopiero po obronie. O 18 już pytają. Tak, tak. Masz rację. Mamy czas. Pocałowałam ją śmierć. Trochę spanikowałaś, co? Spanikowałam? Ja... Nie, wcale. Dobrze, już czas. Muszę iść. Okej. Okay. Widzimy się wkrótce, mam nadzieję? Tak, też mam nadzieję. Wtuliłyśmy się ostatni raz, a potem wyszłam. Udaje się na kwestię. Chyba musisz wyjść. Przebiegłam przez dziedziniec. Biblioteką nikogo już nie było. Zastanawiam się, kto dokładnie przyjął zaproszenie od Amber. O, liczka tam musisz. Musisz tam dojść do parku i już tam. Ciekawa jaka. No. Mhm. Wiesz to miano? Park? Mhm. Z tego, co kojarzę. Nawet nie wiem, czy Kasiel wrócił z tej próby. Zadzwoniłam domofonem. I otworzyły się praktycznie natychmiast. Jest tu ktoś? Kasiel? Co jest Kasiel? Mam grać? Jak chcesz. Dobrze. Wejdź, jesteś przed czasem. Pozostali powinni wkrótce przyjść. Ja też nie wyszłam do mieszkania. A, to była to, co wykonałam wtedy. No, w 10 odcinku. Chcesz się czegoś napić? Co mówiłaś? Odwróciłam się w kierunku kuchni, abym nie usłyszał. Powiedziałam, że twoje mieszkanie jest naprawdę duże. Tak. Żyjąc tutaj, czasem o tym zapominam. A, bo mnie urwało dla i później nie... Można się przyzwyczaić. W całym mieszkaniu nie było ani jednego zdjęcia. Wiem, że to nie jest blisko ze swoimi rodzicami, ale nie było też zdjęć grupy Crowder. Znajomych z liceum nic. Oprócz...
Co się stało? Nie wiem. Zauważyłam nie za książką zakurzone zdjęcie. Był jego pies. Demon. Ale było fajnie, gdy demon tu jeszcze był. Ile? Bo jak teraz go urazimy, będzie przypał. Demon? No bo on miał tego psa swojego, nie? Ty, ja też miałem tego, takiego jednego psa, takiego czarnego, którego nazwałem Demon. Ty. Przypadek? Nie sądzę. Sądzę, że to przypadek. Sądzę. To. Ile? Będzie B, ok. Nigdy nie myślałeś o tym, aby wziąć innego psa? Było minus tak, oczywiście. Ale demon był wyjątkowy. Delikatnie zabrał mi zdjęcie z rąk. Spojrzał na nie, a potem schował je do książki. Poza tym, biorąc pod uwagę mój rytm życia, nie jestem pewien, czy miałbym dla niego czas. Położył na stoliku chipsy. I różne soki. Weź coś. Jak to specjalne? Banger. A weź. Jakie ding dong, kurde. Co wy chcesz? Tak, słyszysz. Co, słyszę, dobra, czekaj. Czekaj, może to? Nie, to nie pasuje. Co będzie pasować? Ding dong, dobra. Nacisnął na domofon. Jakieś dwie minuty później uchyliły się drzwi. Nie Kim! Dlaczego chcesz, abyśmy koniecznie do nich zadzwonili? Ale chyba Kim. Black. To nie my powinniśmy to robić. To niebezpieczne i... Witajcie. Amber spojrzała na stolik. Serio, Castiel? Przekąski? A co mam tam dać? Czy wyglądam, jakbym chciała zjeść cholerny podwieczorek? Myślałeś, że to urodziny, czy co? Kurde, jeden fajny dźwięk mi tutaj pasuje. O, wróciła stara, poczciwa Amber, którą wszyscy uwielbiamy. Miła i wdzięczna, doskonale. Serio? Naprawdę myślisz, że będziemy mieli ochotę zjeść orzeszki? Bardziej, że ona jest modelką, da. Nie, ale pomyślałem, że z pewnością będziesz trochę głodna. Nie zaszkodziłoby ci to, nie sądzisz? Dorzucił, bo ogólnie Amber tak, ma taką dietę, że nic nie je. No. Dlatego tak się czepia. Amber usiadła z złością na kanapie i zapłała się za głowę. Mówi komowa. Napadła długa cisza. I przeszła się po mieszkaniu. Ile ty zarabiasz? Twoje mieszkanie jest nieziemskie. Dzięki. Chcę mieć takie samo. Gdybyś kiedyś jechał w trasę albo nie wiem co, wynająłbyś mi ze zniżką? Wynająłbyś mi ze zniżką. Dobra. Ja pomyślę o tym. To miejsce wymiata.
Jedni się trzymią za głowę, drudzy za nadgarstek. Ty rodzinne, tak. Dobra, będzie B, bo A to będzie minus 5. Usunęłam się do Amber i pocieszająco położyłam jej rękę na ramieniu. Przepraszam, ja... Czy możemy przejść do głównego tematu? Głowa mi eksploduje. Astiel i Kim usiedli z nami na kanapie. Jesteśmy już wszyscy? Tak, zaprosiłam tylko osoby, które znały całą historię. Niektórzy chcieli zostać na uboczu. Jak Priya. Biorąc pod uwagę jej przyszłą karierę, to zrozumiałe. Inni byli zajęci, aby zainteresować się na tym, jak Rosalia. Rosa jest... Rosa dawno coś... Miała coś robić ze swoją mamą. A więc... Na pewno się wygada. Tak, przepraszała mnie 1000 razy, ale potrzebuję pomocy wszystkich. Dlaczego nikt nie traktuje mnie na poważnie? Mówimy o Natanielu, moim jedynym bracie. Pewnie jest już martwy i nikt nie reaguje. Czułam się, jakby ktoś wylał na mnie kubeł zimnej wody. Ty tak krzyczała. Trzęsła się i była jeszcze chudsza na tym razem, gdy ją widziałam. Trzęsła się i była jeszcze chudsza niż ostatnim razem, gdy ją widziałam. Gdyby to możliwe. Gdyby Nat ją zobaczył, też by się nią martwił. Jeżeli jest coś, czego nie można pozbyć wątpliwości, to ich profecki głos. Amber, dlatego tutaj jesteśmy. My troje, jesteśmy tutaj, aby ci pomóc. Amber, skoro już się wyładowałaś, może będziemy mogli zacząć rozmawiać. Okej. Uważam, że trzeba skontaktować się z policją. Trzeba to zgłosić i powiedzieć, że zaginął. To jedyny sposób, aby go odnaleźć. Zgadzam się z Castielem. Nie! Ja tylko się zajmuję dalej, nie? Nie! Jestem pewna, że bandyci, którzy go zaatakowali, dalej go obserwują. Jeżeli policja by się do niego zbliżyła... Zabiją go! Zbyt bardzo się boją, że się złamie i ich wyda. Dobrze, uporządkujmy wszystko. Amber, czego dokładnie chcesz? Aby wrócił do miasta? Aby wrócił tutaj mieszkać? Porozmawiać z nim, upewnić się, że żyje? Chcę tylko wiedzieć, czy ma się dobrze. W takim razie wystarczy znaleźć sposób i otrzymać odpowiedź. Może nie odpowiada na wasze wiadomości, bo pozbył się swojego telefonu. To prawdopodobne. Łatwo namierzyć takie rzeczy. Możemy wziąć samochód i każdego weekendu odwiedzać pobliskie miasta. Nie mógł odjechać daleko. Jak szukanie igły w stogu siana. Niczego nie wiemy. Kto wie, może jest już... Kto wie, może jest już na innym krańcu świata. Pytanie pozostawiało z sobą długą ciszę, w której Amber wpatrywała się w swoje buty,
nerwowo obgryzała paznokcie. Dobrze, potrzebujemy wskazówek. Na pewno coś zostawił. Jego mieszkanie. Możemy zacząć od przeszukania jego mieszkania. Tak dawno masz klucze. Myślałam, że już to zrobiłaś. Pójście do niego było zbyt bolesne. Nie, nie zrobiłam tego. Jedynie powierzchownie. Chodzi mi o to, aby doszczętnie przeszukać jego mieszkanie. Zajrzeć do każdej książki i szuflady, przesunąć każdy przedmiot. Zaplanował swoją podróż. Zawsze wszystko dokładnie planuje. Musimy tylko poszukać. Jestem pewna, że znajdziemy tam jakąś wskazówkę. Będzie DPS plus 10 wtedy. To dobry początek. Idę z tobą. Chodźmy. Macie klucz? Miała klucz z torebki. Mam klucz przy sobie, nie traćmy więcej czasu. Ja stylizował klucz. Oddaj mi go! Jeszcze nawet nie zaczęliśmy rozmawiać, a decyzje już zostały podjęte. Już wiemy, że to jedyna ścieżka. Nie mogę tracić więcej czasu. Amber wyciągnęła dłoń. Chwać klucz, ale kasynka jej na to nie pozwoli. I tak tam pójdę, włamie się. Amber, tam są kamery. Zanim ktoś mnie zauważy, zdążę już przeszukać jego mieszkanie i znaleźć to, czego szukam. Amber... Chcesz się włamać do mieszkania? Serio? Przynajmniej znajdę to, czego szukam. Nie rozumiecie? Nic mnie nie zatrzyma. Dopóki nie będę mieć od niego wieści, nic mnie nie zatrzyma. Amber wstała i zarzuciła torbę na ramię. Idę. Ktoś idzie ze mną? We dwoje szybciej nam... We dwoje pójdzie nam szybciej. Castriel, dlaczego dajesz jej... Słyszałaś? Nic nie przemówi jej do rozumu. Niech już lepiej nie włamuje się do tego mieszkania i nie ściąga na siebie jeszcze więcej uwagi. Idę. Pony, byłoby lepiej, gdybyś to ty przyszła zamiast niego. Przepraszam, Castiel, ale ostatniej rzeczy, jakiej mi trzeba, to mieć u boku najbardziej znanego faceta w mieście. Zostańcie tutaj. Pospieszę się, wrócę maksymalnie za 2 godziny. W zależności od tego, co znajdę, zobaczymy, co dalej. Bo jeżeli dzisiaj wieczorem znajdziesz potencjalne miejsce, to od razu będziesz chciała tam pojechać. Dzisiejszej nocy? Oczywiście. Po co bym was tutaj zbierała? Sama mogłam przeszukać jego mieszkanie. Castiel już się zgodził, aby zawieźć mnie samochodem, jeżeli będę znała pewne miejsce. Żadna Castiela, który przytaknął w ciszy. Pony, co robisz? Idziesz czy zostajesz? Nie wiecie w ogóle ilustracja, więc... Idę razem z tobą. Natychmiast wyszła z mieszkania. Tam, aby szybko za nią pójść. Gdyby cokolwiek się działo, dzwońcie do mnie. Jego mieszkanie jest tuż obok. Będę tam w ciągu 2 minut. Tak, obiecuję. Ale wszystko będzie dobrze. Tylko poszukamy wskazówki i z pewnością wrócimy z niczym. Tak. Park był dosyć niepokojący w poniedziałkowy wieczór. Prawie nikogo nie było. Próbowałam nadążyć za Amber jak mogłam.
biegła, a była w szpilkach. Znalazłyśmy się pod budynkiem. Bez wahania włożyła klucz do zamka i otworzyła drzwi. Wrażenie, że mieszkanie się nie zmieniło. O, pusto jest. Zatrzymało się w czasie. Amber wyrwała mnie z myśli, paląc swoje rzeczy na brzegu biurka. Zacznij od biblioteczki, ja się zajmę łazienką. Zaczęłam otwierać książki jedna po drugiej. Przy oryginalnym pokładek znalazłam niczego szczególnego. Po biblioteczce zaczęłam przeszukiwać własną szafę. Dalej. Zobaczymy, inna książka, zegarek i... Task. Co? Nie mam żadnego patyka przy sobie, żeby go złamać. Szybko złam rękę. Trzask, czekaj, to nie wiem, może... Czekaj, się nie robi dla SFX-u. Butelka szklana, plastikowa. Złamasz prosto. Makaron taki. Czekaj, trzask. Słyszałam trzask. A to czekaj, to... Co to? Co to? Nie wiem. Okej. To ty? Nie, cicho! Ktoś się zbliża. Amber chwyciła za nóż, który leżał w kuchni i zgasiła światło. Dołączyła do mnie za... Ej, ale się wczuli. Dołączyła do mnie za łóżkiem i ja wykucały się, trzymając się. Mogę? Widzieli jak wchodziłyśmy do mieszkania. Szepnęłam w prawie niesłyszalny. O, ja to szepnęłam. Szepnęłam w prawie niesłyszalny sposób. Robić z tym nożem. Szalałaś czy co? A ty? Co masz zamiar zrobić swoimi 10 palcami, jeżeli ktoś nas zaatakuje? Co? O, Avenkert. Teraz zabuśniesz. Ta drzwi, czekaj, ja kur... Ja mam oliwione drzwi! No nie! Ktoś inny. Czekaj. Nie, nie wydają odgłosu, chłe. Ktoś inny? Szafa albo coś. O. No przy sobie szafy nie mam! Idealnie! Powtórz jeszcze raz, możesz. Ewentualnie to. Drzwi się otworzyły. Jarcy zaraz wyskoczy mi z klatki piersiowej. Byłam sparaliżowana przez strach. Nie mogłam przestać myśleć o ostatnich słowach Castiela, który powiedział, aby od razu się z nim skontaktować. I cholerny telefon leżał na biurku z drugiej strony łóżka. Kogo go to sięgnąć? Dostrzegłam postać mężczyzny, który przechodził przez próg drzwi. Miał czarne włosy i był barczysty. Wrzucił swoją rękę do włącznika. Zobaczy nas! O mój Boże! Możemy jej! Ani kroku dalej, jestem uzbrojona! Jeszcze bardziej krzyczę. Cierpliwość! Kto to jest? No, dobra. A nie widzisz, że trzyma się za nalgarstek? Dobra, mam dwa fajne dwa fajne dźwięki do tego, a więc pierwszy. It was at this moment he fucked up. I drugi, czekaj, muszę się ciszyć, bo ten jest głośny. Wow. Dawaj, Bizmut. Ja? O Boże. No, ty jesteś tak przy. Dasz radę. Pamiętaj, bądź pedałem. Nie, to jest Nathaniel teraz. Alternatywka. Nathaniel, pies. Ej, nie mogę na niego patrzeć, nie? Dawaj, trzyma się za nadgarstek, to jest ważne. To jest Sasuke. Nani! Dobra, czytaj. Co? Nathaniel? Jak to? O nie, przegapiłaś ilustrację! Bo był zły strój. Ale no tam Nathaniel był taki, no. Sorry, pryja ważniejsza, da. Dalej. Nat? To naprawdę ty?
potem wam pokażę tę ilustrację. Eluwina! No czekaj. Teraz dwa SFX mi tutaj pasują. Czekaj. No, jeden taki bardzo fajny, każdy go zna. Kurna zaciszu. Tak. Dobra. Także możesz pokazać tę ilustrację jeszcze raz. A jak ci to pokazuję? Pokój i będziesz miał ilustrację. Cisza. O Boże. Na dół. Ej, nawet szybko to poszło, kurde. Przynajmniej. O, także to była ilustracja bardzo ładna z tego odcinka. Był krótki, w sensie ile łącznie zajął? 3 godziny? Tak? Bo teraz półtorej, niecałe, wtedy chyba też jakoś półtorej może, 3 godziny. Jak my dobrze jesteśmy w te czytanie. No, dobra, także dziękujemy wam ślicznie za oglądanie. Ze mną dzisiaj była Black Cat, która udostępniała ekran. Tak, to ja, cześć! Walczyła dzielnie. Tak. Był Avenker. Czułam się grać w grę. Bye, have a great time! A tak bywajcie. Bywajcie, proszę, na serio. Albo i nie. O Boże. Bizmut. On nie dowierza. Baju. Była Micho. Pa! I był Wini, który miał jedną kwestię. Baju. Znaczy, jedną Spokojnie, też tak miałem. Przepraszam, Wini. Ostatni raz. Jeszcze, no, za początku byłem nierozgrzany. No, także... I byłam też ja, oczywiście, czyli Polnia Kosuśka. I jeszcze razem dziękujemy i się widzimy w następnych odcinkach. Także bye.